dzisiejszym odcinku umyjemy kostkę obok bazyliki na Podhalu. Na początku odchwaszczanie wrzątkiem, gdy mchy i chwasty uschną, weźmiemy się za mycie. Wspólnie dostosujemy metodę do zanieczyszczeń. W międzyczasie przyjmiemy gości z Divo, którzy przywiozą nowy sprzęt. Będzie mycie dyszami i mozmatikiem. Pomimo tego, że mieliśmy dwie przyczepy, to i tak zeszło kilka dni. Dodatkowo usuniemy także zacieki z patyny, znajdziemy zgubione klucze, coś podjemy, będziemy holować zakopane auto i wiele, wiele innych. Na koniec odgrzybimy całość i zapiaskujemy spoiny. Jeżeli chcesz zdobyć kubek z logo Dominik Maluje, zajrzyj do opisu filmu. Hej, witam was, tutaj Dominik, znajdujemy się obok kościoła i to jest nasze zlecenie na najbliższe 2-3 dni. Będziemy tutaj odchwaszczać, myć kostkę i oczywiście zasypywać fugi piaskiem. Ale jako, że moja myjka SK nie ma funkcji odchwaszczania, dlatego wezwałem następnego kolegę. No i uwaga, przedstawiamy się. Cześć, jestem Hubert. My bierzemy się za odchwaszczanie, pod piętą mamy już wodę i jedziemy sobie cały plac wokół kościoła. Mamy wrzątek, jedziemy! Właśnie sobie odchwaszczamy, cały czas jedziemy do przodu, natomiast na początku nawet nie było okazji pogadać, bo wszystko szybko, szybko wyciągamy, żeby już się coś działo, więc przedstaw się, opowiedz kilka słów. Cześć, jestem Hubert, działam na terenie Krakowa. Na moim? Tak, jak Hasie, Dominik nie ma czasu, w gips, to wiecie. Pcha się w gips ten chłopak, no ale no co, może lubi. Mam przyczepę, małą eskę z funkcją odchwaszczania. No właśnie, dlatego dzisiaj z niej korzystamy. U mnie niestety można tylko jechać na parze. Można naparzać na parze, więc jakby nic więcej. A powiedz mi, jakie masz usługi? Mycie kostki, mycie elewacji, dachu, impregnacja tych powierzchni, usuwanie graffiti, odchwaszczanie. No właśnie, odchwaszczanie. A od kiedy? Zacząłem od tego roku. I co, spoko, nie spoko, fajnie, nie fajnie? Tak, wszystko spoko. Doświadczenie złapałem bardzo szybko z grupą ambasadorów. Jest od kogo zdobyć wiedzę. Więc idzie to dobrze. No to świetnie. Powiedz mi jeszcze, jakie usługi lubisz, a jakich nie lubisz? Lubię mycie kostki, stąd taka maszyna z kompletem usług, z odchwaszczaniem, z solidnym myciem. Nie lubię mycia stromych dachów. Okay. Ciężko się na nie wchodzi. Trzeba myć od dołu, pamiętaj. Trzeba jak ci ktoś dołu. Zapyta, czemu od dołu, no to... Dominik tak powiedział. Tak masz mówić. My odchwaszczamy sobie dalej i widzimy się za chwilę. Chciałem wam pokazać patent, ponieważ gdy odchwaszczamy, wszystko niestety jest nagrzane i wąż też może zostawić ślad i delikatnie coś upalić. Dlatego, zobaczcie, patent nasz, wykonanie nasze, na ławeczkach wszystko sobie wisi i tutaj delikatnie odchwaszczamy. Za chwilę trzeba będzie to przestawić, ponieważ cały ten chodnik też jest do mycia i do odchwaszczenia. Dzień dobry! No witamy państwa! Morka zgubiłem. Wysiadł. Nie ma w ogóle go? Nie no, wysiadł za rogiem. Jadę przez telefon. Telefon to... Cześć. Tak, ładne auto, skąd? Zamszowe czy za swoje? Zaleasingowe. Zaleasingowe! Czyli lokowania przyczepek działają. Na naszych plecach to wszystko jest za nasze pieniądze. Nie wiem. Zostawiliśmy ci, wiesz. A że nie,
No, bierz się i odchwaszczaj, bo nie ma czasu. No ładnie, ładnie ci to idzie. Ale jeszcze się musisz nauczyć dużo. Zobaczcie, to jest ten sam typ, co wiesza naklejki na samochodach. Dzień dobry, panie rolniku. A pan do kogo? Ja tu słyszałem, coś jakieś mycie jest, odchwaszczanie. Cześć, Kubar. Chłopaki przyjechali i przywieźli kilka giftów. Nie wierzymy w przypadki, nie byli tutaj przy okazji. Więc chodźcie, zobaczymy, co mają, bo nawet sam nie wiem. Jaki doskonały siebie narrator jest do mnie. Ja anonsuję. Gdybyś chciał miał tak mówić, jak umiesz gadać, to by było coś. Panata. No, wygląda dobrze. Teraz robisz wow! Okej, i będziemy mieli takie nowe rzeczy przez kolejną część sezonu, więc dawać, opowiadać, macie na to 20 sekund. 20 sekund. Przede wszystkim zmieniamy system. Szybciej! Każda dysza osobno, w osobnej tej osłonie i działa na szybko złączce, czyli wpina się bez dokręcania. Okej, okay, spoko. Jak to będzie działało, to fajnie. Tak, i teraz tak. Pomarańczowa dysza, najmniejsza, czyli do wrzątku. Okay. To jest twoja nominalna dysza niebieska, czyli standard, który ty w swojej miedzy masz. Okay. Dwie zielone to są dysze osłabione. Co to znaczy osłabione? Czyli zmniejszają ciśnienie, zostawiają taki przepływ. O, spoko. Do elewacji, a większa to jest 12 do spłukiwania. Okej, okay, to ja sobie tam jeszcze. Tak samo masz przetestuję. Z obrotówkami. Czyli tu masz obrotówkę. Świetnie. Jak ładne. To jest zielona. Jak zielona, znaczy, że słabsza. Okay. Czyli ją używasz do niskich ciśnień, ale tam jest dużo zakamarków. Takie doczyszczenie, takich chropowatości będzie w sam raz tym. Już jest minuta. Do delikatnej rzeczy. Już, okay. Już. Ja mam 19. No. Sekund. Tu mamy zwykłą obrotówkę, czyli kolor niebieski. Okay. Czyli tak samo jak tutaj. Niebieski, zielony. Okej, okay. O, to jak ładnie. Spoko. Jak spójnie. Pianownica, tak samo na szybko złączce, żeby działała. Ją znasz, nie? Tak. Ta twoja ulubiona. Już się poznali. Tak. Dalej, odmulacz. To jest patent. I to wam na pewno pokażemy w filmie. Tak jest. No i do tego ma 3-4 długości lans, nie? Czyli tak. Od 50. O takiej marzyłem. Potem 70 gięta, 90 prosta i 150 gięta. Świetnie, idealna nazwyżkę. Co dalej? Nowy to jest ładne. Przede wszystkim zgrabniejszy. Zgrabniejszy od wszystkich innych na rynku. Okej. Okay. Oczywiście markowany jako Dibo. Jako jedyny produkt z tych tutaj. Okej. Okay. Co ważne, tu jest pompa, która jest położona na płasko. I ona pracuje non-stop jak jest spięta, czyli nie ma pływaka. Okay. I to, że nie ma pływaka, generalnie powoduje, że woda cały czas jest odsysana z odkurzacza i cały czas jest odprowadzana na zewnątrz. Okay. Dzięki temu, jak masz brudną wodę, która się pieni, no to ta piana będzie cały czas wypompowywana z odkurzacza, nie będzie zalewała na przykład silnika. Zobaczymy. No i oprócz tego worek, też fajny patent. To fajne, to mega spoko. Jak są jakieś kamyczki czy żwir, to się będzie tutaj zbierać. Jest zamek błyskawiczny, można otworzyć, wysypać. Spoko, to jest fajne. No i jej kompletnie, nie? I wąż są. I wąż odkładający brudną wodę. Dlatego to są wspólnicy. Tak. Dlatego to są wspólnicy. Patrzcie, tyle mamy nowych rzeczy. Wszystko przetestujemy na tej kostce, więc nie pozostaje nic innego, jak chłopakom podziękować. Nie pozostaje nic innego, jak tylko chłopakom podziękować i przetestować to na tym zleceniu. Jedziemy i myjemy. Otwórz jeszcze to na chwilę. O, jest, no. Darmowa wlepa, ale mamy. Działa pani mojego męża? Działa pani? Zdążyłem spłukać wszystko. Słyszycie? Co do sekundy. Witamy was w kolejnym dniu.
dwuosobową ekipą będziemy myć sobie to zlecenie, myjki odpalone, nakładamy płyn. Jest tak zimno, jest... Jak jest zimno? No, zimno. Jest zimno. Patrzcie, jak wieje. Ej, to tylko pokazuje, jak mocno wieje. Nakładamy płyn i musimy sobie oszacować, co będzie najlepsze. Czy Mosmatic, czy dysza. Miejmy nadzieję, że uda się to talerzem, ale no, trzeba będzie to potestować, bo obawiam się, że dysza będzie dawała najlepszy efekt. Co ty tak patrzysz w ziemię? Tu są ludzie! Będziemy brudni. O, tacy jak tu. Jezusieńku. Jedziemy. W tym momencie musimy przetestować, jakim sposobem będziemy myli. Duży Mosmatic. Mogę? Yeah. Czy mogę? Może. Okej, okay, tyle. Cofnij się swoim śladem. No i spłukaj. Moim zdaniem zostaną ślady. Mam nadzieję, że nie, ale... No i okej, spłukujemy, patrzymy. No widzisz, tutaj nie, nic nie wycięło. No i trzeba byłoby go przytrzymać. No. Dłużej. No bo tutaj miałem chwasta, no to jednego wróciłem się i go nie ma. Okej. Okay. No ale zobaczcie, nie ma chwastów i też tych plamek nie ma aż tak dużo. Chyba jest okej. Okay. Co, Mosmatic? To jedź, słuchaj, mam pomysł. Jedź od końca Mosmaticiem do drzewa, taką linię, a ja wezmę od drzewa tutaj dyszą i zobaczymy, co będzie lepiej. Tak na takim dłuższym odcinku. Ale najpierw przejdę sobie po boku. No, tak, tak, tak. No. Możesz też po moim przejechać. Testujemy, zobaczymy. No bo tutaj oczywiście na samym początku no, trzeba zobaczyć, no nie, jak podejść do całego zlecenia i ewentualnie ustalić jakiś plan. Oj, 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 oj. Zawsze kłody pod nogi. I tutaj mamy jedno stanowisko. No i tutaj kolejne. Powiem wam, że ta moja przyczepka to tak wygląda, jakby była dla dzieci. Nie bój się! Ja tu jestem! Okej, i meldunek z naszego zlecenia. Co postanowiliśmy? Otóż Mosmaticiem niestety wychodzą, a właściwie zostają takie plamki na tych faskach. Na dyszy tego nie ma. Moje pole było za drzewem, czyli tutaj, zobaczcie. No nie ma tego nigdzie. Gdzie nie, gdzie może jakaś jedna, ale widać, że jest lepiej. Natomiast tutaj mamy odcinkę, dysza. Domywa lepiej, tak? Tak. Pomysł jest taki, niestety, że wszystko jedziemy dyszami. I gdy skończymy dyszami i będziemy mieć już tak jak tutaj, to delikatnie przejedziemy jeszcze Mosmaticiem. Ponieważ z dyszy zostają takie delikatne smuszki. Nawet jak się jedzie wolniutko i zajeżdża mocno jeden ślad na ten swój poprzedni, to i tak zostają smugi. Więc ogólnie podsumowując, jest tak, jedziemy wszystko dyszami, spłukujemy, żeby było ładnie i na koniec jedziemy Mosmaticiem i znowu spłukujemy. Wtedy będziemy mieli tip-top i wtedy jakość jest taka, że no nie będzie wstydu się pod tym podpisać. Ej! A, no tak! Jedziemy dalej!
godzina 12, przed chwilą biły dzwony, mamy ambitny plan. Nie mam zielonego pojęcia, czy ma to większy sens, ponieważ musimy jakoś umyć kostkę koło drzwi, więc nakładamy sobie chemię i mam nadzieję, że zdążymy, póki ludzie nie wyjdą z mszy. Więc albo wtopimy i każdy będzie szedł po tym błocie, albo nam się uda i szmychniemy szybko, zanim ludzie wyjdą. Trzymajcie kciuki. Okaże się na następnym ujęciu. Nie wiem, czy to widać z tego ujęcia, ale mamy mega fuksa. Właśnie to umyliśmy, więc spoko. Jak tym karszerem, przepraszam, jak tym karszerem robicie, to to trawę też wycego? Tak jak pan widzi. Tak jak tam. Takie jest tu, a takie jest tam. A, no to jest różnica tak totalna. Coś no, widać. Coś widać. Coś tam widać, no. No. Witam was w kolejnym dniu, nakładamy sobie płyn i dzisiaj jesteśmy nieco później z dwóch powodów. Otóż pojechaliśmy po piasek, bo okazało się, że potrzebujemy go tyle, że na jeden strzał byłoby za ciężko, więc podzieliliśmy sobie to na dwa. No i jeszcze jeden powód, ja zaspałem. Więc 10 godzina i jedziemy. Kolejny dzień, myję sobie kostkę, ale niestety samotnie. Dlaczego? Bo jedna osoba, nie będę pokazywał palcem, zgubiła niestety klucze do myjki. Nie no,
To nie są jaja, zginęły klucze, więc chłopaczek pojechał sobie do domu po zapasówki. No i w sumie przypał, no dobrze byłoby jakby się znalazły, no ale na ten moment jestem sam przy jednej myjce. No ale nie ma co narzekać, oby się tylko znalazły. Dojechaliśmy dotąd, widzicie? I jedziemy sobie w ten sposób. No dzisiaj na pewno nie podgonimy, ale no cóż. Jakoś musimy tutaj zmęczyć samodzielnie. Godzina 12, cały czas szukaliśmy kluczy i spukiwałem tamten kawałek. Ale nawet jak na mycie w nocy, to całkiem ładnie to umyliśmy. Jedziemy dalej. Pochylimy się nad jednym tematem, bo jeszcze go na kanale nie było. Zobaczcie. Tak jak na większości kościołów, tak tutaj na dachu jest miedź. A na miedzi po pewnym czasie pojawia się patyna. I ona leci z dachu i zostawia ślady na kostce. Więc pokażę wam w tym momencie, jak ją usunąć. Zapewne się domyślacie, płyn z tenzji wlany już tutaj. No i idziemy, zobaczymy, czy działa. No i zobaczcie, niemalże nie mamy śladu. Jedziemy dalej. Siemanko, gdzie ty jesteś? Ja jestem w Szczecinie dopiero. Czyli ale w drodze powrotnej. Aha, czyli do twojego taty mam 35 minut. Okej, okay, spoko, on jest cały czas w domu, więc nie musisz się przejmować. Mówiłem ci, że zejdzie mega długo, nie? Ale ten, mam dla ciebie dwie wiadomości. Jakie? No zła jest taka, że niepotrzebnie pojechałeś, a ta lepsza jest taka, że kluczyki się znalazły. A, dobra. Wiesz co, przyniosła je zakonnica, że jakaś pani z kuchni znalazła koło swojego samochodu. Widzisz, wypadły mi i ktoś się zwinął, też o tym myślałem. Tylko myślałem, żeby nas zaczepił, wiesz o co chodzi? Ale nie, ale ta pani mówiła, że to jest ten, że to nie jest tak, że ona sobie je zwinęła, tylko że ona wsiadając do samochodu, jadąc do domu, zauważyła, że koło jej auta leżą klucze. Także piątek ciśniemy, ale powinniśmy skończyć. Okej, okay. Trzymaj się, miłego, no cześć. No i tak to bywa. Kluczyki się znalazły, leżą tutaj. Zobaczcie. Przyszła pani, powiedziała, że się znalazły. No wyleciały mu gdzieś, no. No nie ma się o co wkurzać, no to takie rzeczy się zdarzają. Myjemy dalej, mamy coś takiego. Jesteśmy na tym etapie, więc myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie dojść no niemalże pod myjkę, więc nie jest źle. W dniu jutrzejszym powinniśmy skończyć mycie, ale jeszcze będzie odgrzybianie i zapiaskowanie spalin. Nie mam zielonego pojęcia, jak ja to ustawiłem, że wszystko padło, natomiast zobaczcie, udało się domyć i widzimy się za kilka sekund, mam nadzieję, już w komplecie na dwie myjki. Witam was w kolejnym dniu i tak to wygląda, zobaczcie, mamy już klucze. Uwaga, uwaga, jest! A tamta myjka już chodzi. To chcesz opowiedzieć ludziom, co się stało? A nie, przejechałem się wczoraj 300 km po kluczyki, ale... Co to się podziało? Co to się wydarzyło? Zdarza się najlepszym. Zdarza się najlepszym. No, zdarza się, strata jak nic. No nie, no dnia przede wszystkim, nie? Ale nie skończymy dzisiaj tam. Do taczek mamy dojechać, więc mam nadzieję, że będzie okej. Okay. Ja tylko przytoczę takie coś, że człowieku, ja kiedyś zgubiłem klucze, też sobie gdzieś położyłem na pace u właściciela pod domem. Człowieku, wywaliłem całego busa. Gościu już mi mówi, panie Dominiku, bo ja muszę jechać, pan blokuje mi tam podjazd, coś tam. Są te klucze, nie ma tych kluczy. Kumasz, że ja z właścicielem szukałem moich kluczy. Gdzieś wpadły tak za siedzenie, że nie mogłem znaleźć. Wywaliłem, mówię ci, całusieńką pakę. Do busa. No,
w busie. I nie mogę odjechać autem, wiesz jak mi było wstyd? No ale no. Jedziemy sobie dalej, czyścimy kostkę. No mamy, odwiedziłeś, kawy się napiłeś chociaż. Obiad zjadłem. O, no, no widzisz, a ja nie jadłem, także miałeś lepiej. Spukujemy, idziemy do samego przodu i pewnie część z was zastanawia się, dlaczego chlapiemy po aucie i nim nie odjedziemy. Otóż odpowiedź jest taka, patrzcie. Chcieliśmy, ale może być ciężko. Auto załadowane całe piachem, więc siadło na tył. Dodatkowo przyczepka, dodatkowo woda i dodatkowo my tutaj chlapiemy wodę. Cóż mogło pójść nie tak? Czekamy, może się wysuszy i ewentualnie ja podjadę z przodu, jakoś złapiemy i wiecie, podholujemy to, żeby tutaj nie było zbyt dużych szkód, ale pomyśleliśmy faktycznie o tym. A nie masz słuchawek. Są chipsy, nuggetsy, polędwiczki lub zapiekanki. Co? Co? Nie będzie trzy spójne. Tak? A ty jest tam mięso, nie będzie mięso. Nie, jak nie będzie mięso? Jest, koty latały, to będzie mięso. Idę, wezmę jakieś jedzenie, coś ciepłego chociaż. Tam jest taka buda. Ale wygląda nieźle, zobaczymy co dostaniemy. Wygląda elegancko. O! Kostka domyta. Wiadomo, jeszcze trzeba posprzątać. Ale coś zjedzmy. Ty, powiem ci, jakościuwa elegancko wygląda. No to! No przecież nie twoje mycie, no przecież... Patrzymy, czy działa patent z TikToka, uwaga! Dawaj mu! Nein! Nicht keine! Jezus, ale wylicz. Aj! Przerzuciło go. Och, och, jak to? Co się śmiejesz? Myślę, do kogo ty mówisz? No jak do kogo? To... Ciekawe, co sobie myślą właściciele, nie? Jak nie wiedzą, że jest film, a mają takie, no nie, no gość w ogóle psychol, nie? A ja chciałem... No? Z tobą już tu jest dzień i się nie mogę przyzwyczaić. No to musisz się przyzwyczaić, to jest, wiesz. Ktoś gada. Ciągle gadam. Chcę wam powiedzieć o jednej rzeczy, nie mniej ważnej niż samo mycie. Otóż, zobaczcie. Musieliśmy myć to wszystko dyszami i to było istotne dla efektu, ponieważ dobrze wycinaliśmy krzaki, pokażę wam z bliska, i ładnie domywały nam się plamki. I mamy fajną kostkę, ale... Czy to jest metoda czysta? No nie. Czy to jest metoda chlapiąca? Otóż tak. No znowu się ze mnie śmieje. No cicho no! To jest metoda chlapiąca i patrzcie, tak to wygląda niestety po samym myciu, ale jak się chce, to można to wypłukać do takiego stopnia. Więc zobaczcie, wszędzie mamy już ładny, zielony dywanik. No i nie ma śladu, że tu ktoś w ogóle coś mył. Nie ma latającego piasku, ani innych takich rzeczy, więc... Wiecie, to też jest ważne. Ja nie powiem, że po tym można poznać fachowca, ale na pewno można poznać, kto nim nie jest. My oczywiście jesteśmy. Wypłukujemy dalej. Dzisiaj jeszcze odrzypiamy. Ej, i jeszcze piasek. I jeszcze gleba. No i co wymyśliłeś?
Ja? No. No, pchniemy Milkę tutaj w tą stronę. No i nie spuściliśmy wody. No. Żeby było łatwiej. Milkę odciągniemy. Tak, żeby było łatwiej. No. Milkę odciągniemy. No. Oczywiście nie, czy nie drugim samochodem. Okej. Okay. No to spoko. No to nic, jak no to podnoś, to podnoś to koło. Kupmy sobie koło i sobie... Ono, ono się zapadło w obie w ziemię. No wiem właśnie, bo tu miętko, miętko jest. Malina, panowie i panie! Właściwie panie i panowie! Tylko trzeba będzie jeszcze umyć. Aktualnie schowaliśmy się tutaj, bo nie wiem czy słychać. Cały czas jest msza, więc my, wiecie, do tyłu, żeby nikomu nie przeszkadzać. I jak już ludzie sobie spokojnie wyjdą, wtedy odgrzybimy całość. Elegancko. Powiem ci, nadajesz się na YouTube'a. Umiesz zalokować płyn. No widać, że to człowiek nie ma doświadczenia z YouTube'em. No widać, no widać. Witam was w kolejnym dniu. Dzisiaj będziemy zapiaskowywać spoiny, więc bierzemy się za to szybko, ponieważ o godzinie 15 jest ślub, więc musimy zdążyć. Mam świetnego pomocnika, ale jeszcze się wstydzi wystąpić w filmie. Może na końcu go namówimy i jedziemy. Tutaj już sobie wsypaliśmy, no a tutaj oczywiście jeszcze wszystko trzeba wyzamiatać. Nas przeganiają, bo dzisiaj są dwa śluby, więc uciekamy z tej części i idziemy na tył kościoła i tam będziemy wsypywać, no a potem cofniemy się znowu tutaj. Jest szał, sobota.
I tak to wygląda na sam koniec. Kilka ujęć. Mam nadzieję, że wam się podoba. My już uciekamy, zmęczeni, sobota, więc w niedzielę odpoczniemy. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.